Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy placki ziemniaczane po szwajcarsku. Będziemy potrzebować 0,5 kg ziemniaków, 5 deko boczku, boczek pokroję w drobniutką kosteczkę i podsmażę, a ziemniaki zetrę na tarce o dużych oczkach. Do tego będziemy dodawać jedno jajko i doprawimy solą i pieprzem. I później przygotuję jajko sadzone. Teraz boczek kroję, podsmażam, a ziemniaki ścieram. Tak na rozgrzanej patelni podsmażę boczek. Ziemniaki ścieram. Ziemniaki już mam starte. Doprawiam solą i pieprzem. Dodaję podsmażony boczek i całość dokładnie mieszam. Dodaję również jajko. I masę ziemniaczaną bardzo dokładnie mieszam. Na patelni mam tłuszcz i na rozgrzany tłuszcz dam porcję masy ziemniaczanej, a później przygotowujemy jajko. I będziemy smażyć z jednej i z drugiej strony. Myślę, że masa ziemniaczana już jest idealnie połączona. Możemy tu, jeżeli lubimy, dodać gałki. Możemy dodać ulubionych ziół, rozmary. Jakie po prostu lubimy, takie dajemy. I teraz rozprowadzamy masę ziemniaczaną na rozgrzany tłuszcz i smażymy z jednej i z drugiej strony. Placek już mamy z jednej strony usmażony. Należy go obrócić na drugą stronę i smażymy z drugiej strony. A tutaj na patelni mam rozgrzany tłuszcz i wbijamy jajka. Ja jajka przykrywam i smażę 2 minuty, a placek również się dosmaża. I tak oto placek jest usmażony. Włożymy następną porcję. Pamiętamy o tłuszczu. I rozprowadzamy po całej powierzchni. A tutaj już mam jajka usmażone. Ja zawsze jajka solę na końcu i okruszam pieprzem. I tak mamy gotowe placki ziemniaczane po szwajcarsku. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Placki ziemniaczane po szwajcarsku.